Dlaczego może być to droga usterka, jak i tania usterka? Jaką jest uszkodzenie u szczelki pod głowicą? Dmuchnięty dalej przez turbinę, wszystko będzie ok, a usterki za jakąś chwilę z powrotem wrócą. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Pomysł na zrobienie kilku odcinków, które będą również dotyczyły mechaniki, jak i elektryki w waszym aucie. Chciałbym w każdym z tych odcinków przedstawić wam trzy rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu w waszym aucie, gdzie naprawa może być bardzo tania lub bardzo droga. Czyli coś, dzięki czemu możemy zbankrutować, a usterka w naszym aucie dalej będzie występowała. W tym wszystkim chodzi głównie o prawidłową diagnozę tego, co z waszym autem się dzieje. Moi drodzy, taki pomysł przyszedł mi do głowy. Dziś leci z tej serii pierwszy odcinek, który tak naprawdę wpadnie poza kolejnością na mój kanał, więc bardzo was proszę, w komentarzach napiszcie, co sądzicie na ten temat. I jeżeli jesteście nowi na moim kanale, a taka seria wam się podoba, takie odcinki wam się podobają, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę. Zaczynamy! Olej, który występuje w naszym dolocie, borykamy się z ubytkami oleju w silniku. Więc po kolei, uszkodzone mogą być tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. Turbosprężarka lub odma. Mówimy tutaj o silniku oczywiście diesla i o oleju, który występuje w naszym dolocie, tą drogą jest przepalany, występują w naszym silniku ubytki. Moi drodzy, regeneracja turbosprężarki dość kosztowna zabawa w porównaniu do wymiany odmy. Tak naprawdę wymiana odmy w silniku diesla jest to kilka złotych, można powiedzieć. Koszt regeneracji turbosprężarki, porządnej regeneracji około 1500. Jak ten olej się tam może znaleźć? Jeżeli uszkodzona będzie turbosprężarka, po stronie zimnej będzie nam pod wpływem tego, jak ta turbina pracuje, olej dostawał się do układu dolotowego, będzie kumulował się w interkulerze, gdzie w momencie, kiedy turbina nam dmuchnie, ten olej będzie szedł dalej i po zdemontowaniu rury z kolektora ssącego, tam będziemy widzieć olej. Za to tańsza naprawa, którą może być właśnie wymiana odmy, jest to po prostu stara, zdegradowana membranka, której zadaniem jest separowanie oparów od oleju. Tak naprawdę ona w tym momencie, jeżeli jest stara, sparciała lub w ogóle już jej tam nie ma, bo poszła sobie gdzieś tam dalej, ona w ogóle nie separuje nam oparów od oleju. Olej powinien z powrotem ściec sobie do silnika, a opary powinny zostać wpuszczone do naszego dolotu, gdzie powędrują do komory spalania i tam zostaną dopalone. Tak naprawdę w tym momencie idzie nam olej razem z oparami. Wiele osób o tym zapomina, wielu mechaników, widząc olej w dolocie, z góry stawia na to, że turbina jest do regeneracji. Jak wiem na swoim przykładzie i też wam przekazuję to w swoich odcinkach, niekoniecznie tak jest. Tutaj macie jeden odcinek, gdzie pokazuję, jak sprawdzić turbosprężarkę, trochę starszy odcinek, tu macie dużo nowszy odcinek, gdzie mówię o tym, jak sprawdzić turbinę, więc usterka numer jeden, olej w dolocie, załatwiona. Temat drugi, czyli traci nam się gdzieś płyn chłodniczy. Moi drodzy, może to być banalna usterka związana z nieszczelnością w naszym układzie chłodzenia. Po prostu gdzieś mamy wyciek, delikatnie nam się poci, nie mamy żadnych plam tak naprawdę pod autem. Nawet może się ten płyn wydobywać dopiero w momencie, kiedy autem jedziemy, bo wtedy w naszym układzie
chłodzenia wytwarza się ciśnienie. Ale również może być to spowodowane dużo droższą usterką, jaką jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą, gdzie płyn dostaje się bezpośrednio do naszych tłoków i jest tam spalany. Moi drodzy, takie typowe objawy uszkodzonej uszczelki, gdzie płyn dostaje się na tłoki, po całej nocy odpalamy sobie auto, silnik nam nierówno pracuje. Dlaczego? Bo płyn dostaje się na tłoki. Do momentu, aż ten płyn zostanie przepalony, silnik może nam nierówno pracować i będziemy skarżyć się na mniejsze lub większe ubytki tego płynu chłodzącego. Zaś gdy mamy gdzieś wyciek, tak naprawdę może to być delikatne przypocenie i będziemy widzieć tylko osad w miejscu, gdzie ten płyn nam się poci. Nie będzie takiej w wielu przypadkach sytuacji, że pod autem będzie kałuża, bo jeżeli pod autem będzie kałuża, usterka jest prosta do zlokalizowania, prosta do usunięcia, mamy jak na tacy. Ale wiem, że wielu oglądających mnie często pyta w komentarzach, bo mają takie objawy. Dodatkowo, co jeszcze jest charakterystycznego, jeżeli chodzi o przepalanie przez silnik płynu chłodniczego, czyli uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Moi drodzy, do momentu, aż ten płyn z tłoków się wypali, mamy z tyłu biały dym. Więc na to wszystko należałoby zwrócić uwagę. Jeżeli chcecie to zdiagnozować, podsumujmy: uszkodzona uszczelka pod głowicą, gdzie płyn dostaje się na cylindry, tam jest spalany. Nierówna praca silnika, na przykład po nocy, gdy odpalimy auto przez, powiedzmy, kilka sekund, dodatkowo biały dym z rury wydechowej, bo w tym momencie ten płyn jest wypalany. Jeżeli płyn Wam się traci, musicie co kilka miesięcy trochę tego płynu dolać. Prawdopodobnie jest to związane z nieszczelnością, ze względu na to, że możemy tak podejrzewać, bo nie występują inne objawy. Usterka numer 2 załatwiona. Myślę, że tutaj nie muszę nikomu tłumaczyć, że koszt wymiany uszczelki pod głowicą wiąże się również z wymianą rozrządu i wielu innych rzeczy, więc tak naprawdę wymiana jakiejś rury lub uszczelnienia, które nam puściło, jeżeli chodzi o płyn chłodniczy, są to koszty nieporównywalne. Można powiedzieć, jak 100 zł do kilku tysięcy. Kolejny temat, który można by poruszyć w tym odcinku, czyli usterka numer 3. Moi drodzy, płyn chłodniczy miesza nam się z olejem, czyli mamy to słynne latte. Co na to może wskazywać? Oczywiście, tak jak w przypadku, gdzie płyn chłodniczy nam się tracił, może to wskazywać na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ale trochę inaczej. Ze względu na to, że tutaj płyn chłodniczy będzie nam się mieszał z olejem, uszczelka pod głowicą będzie uszkodzona na kanale wodno-olejowym. Moi drodzy, co tak naprawdę może być dużo tańsze do usunięcia, bo tak naprawdę będziemy musieli wymienić jeden element, wyczyścić układ, zalać nowe płyny, wymienić olej. Moi drodzy, chłodniczka oleju. Tak. Jeżeli chłodniczka oleju nam puści, równie dobrze olej może mieszać nam się z płynem lub płyn z olejem. Może to się tak naprawdę dostawać w jedną, w drugą stronę i również będziemy mieli masło w silniku lub płyn chłodniczy będzie mieszał się z olejem. W zbiorniczku wyrównawczym będziemy mieli to słynne latte. Tutaj, jak w poprzednim przypadku, myślę, że nie muszę rozwijać tego tematu ze względu na to, że jest to tak banalne, a koszty są tak zróżnicowane, że śmiało ten przykład nadaje się do tego odcinka. Chłodniczka oleju, bardzo często pomijany temat. I moi drodzy, zauważcie sobie na sam koniec to, że wszystkie te usterki, jeżeli zostaną źle zdiagnozowane, to przede wszystkim raz płacimy za wymienioną część oraz robociznę mechanikowi. Druga sprawa, usterka nie znika. Czyli tak naprawdę w przypadku wszystkich tych trzech usterek, o których Wam opowiedziałem, jeżeli prawidłowo nie zdiagnozujemy tego, co dzieje się w naszym aucie, do momentu, aż dajmy na to, znowu płyn się nie pomiesza z wodą, do momentu, aż znowu te ubytki płynu chłodniczego nie zaczną występować,
oraz do momentu, aż tego oleju w interkulerze nazbiera się do tego stopnia, że zostanie on dmuchnięty dalej przez turbinę, wszystko będzie ok, a usterki za jakąś chwilę z powrotem wrócą. Dobra, moi drodzy, trzecią sprawę mamy załatwioną, więc dajcie znać w komentarzach, czy takie odcinki Wam się podobają, a już w mojej głowie nawet teraz rodzi się jeszcze więcej usterek, które źle zdiagnozowane mogą wbić Was na dość spore koszty. Bo tak naprawdę za robotę będziemy płacić dwa razy, więc lepiej zrobić raz, a porządnie. Jeżeli Wam się podobało, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!